chwalenie i wysławianie Boga. Gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga Twego, za tę piękną ziemię, którą Ci dał. Werset 10. Nasyceni owocem dobroci Pana, Izraelici mieli wysławiać Jego święte imię. Bóg ma swoją radość w tym, by otaczać się ludźmi, których serca wypełnione są świadomością Jego dobroci i których usta śpiewają Jemu pieśni chwały i dziękczynienia. On, który przebywa w chwałach Izraela, jak mówi Psalm 22, werset 4. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. Psalm 52, 3 werset. Nawet najsłabsza pieśń chwały wypływająca z wdzięcznego serca unosi się do tronu i serca Bożego, niczym miła woń. Tak jest jeszcze i dzisiaj. Nam, chrześcijanom, godzi się wysławiać Pana, nie mniej niż niegdyś Izraelowi. Naszym najwznioślejszym zadaniem jest uwielbianie naszego Boga. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 15 werset. Nic nie może bardziej uwielbić Pana niż wdzięczne usposobienie Jego ludu. Niewątpliwie naszym przywilejem jest wyrządzanie innym dobra i dzielenie się, gdzie tylko jest okazja. Niemniej jednak pierwsze miejsce należy się Bogu. W wieczności to właśnie chwale Bożej poświęcone będą wszystkie nasze siły, gdy już nie będzie potrzeby ani możliwości składania ofiar dobroczynności, co widzimy w Hebrajczyków 13:16. Nie należy zapominać dobrodziejstw Bożych. Mojżesz znał jednak niepoprawną skłonność ludzkiego serca, by tracić z oczu łaskawego dawcę i dać się zadowolić Jego darami. Dlatego w kolejnych wersetach 11-20 zwraca się do zgromadzenia izraelskiego w poważnych, ostrzegawczych słowach. Słowa te przemawiają nie mniej poważnie do nas. Być może dziwimy się z powodu częstego powtarzania ostrzeżeń i napomnień, ciągłego przypominania obowiązku, by we wszystkim okazywać posłuszeństwo Słowu Bożemu oraz raz po raz powracających wzmianek o wielkich wydarzeniach powiązanych z uwolnieniem Izraela z Egiptu i ich podróży przez pustynię. Ale czy naprawdę musimy się dziwić, czy nie musimy raczej przyznać, że również i my potrzebujemy przede wszystkim ostrzeżeń i napomnień? Czy nie musielibyśmy przyznać, że nie możemy obejść się bez pouczenia i ciągłego przypominania nam o rzeczach, wydawałoby się, że oczywistych? Tak chętnie radujemy się obfitym strumieniem błogosławieństw, które nie pytając o ich źródło. Tak chętnie radujemy się obfitym strumieniem błogosławieństw, nie pytając o jego źródło. Liczne przejawy miłosierdzia Bożego, jego błogosławieństw i dobrodziejstw wywołują u nas raczej zadowolenie z samych siebie, niż chwałę i dziękczynienie, których On jest godzien. Czy wydarzenia, o których Mojżesz ciągle przypominał ludowi, mogłyby kiedykolwiek przedawnić się, stracić na aktualności, mocy i wartości? Z pewnością nie. Nie, nawet jeśli Izrael o nich zapomniał i stracił z oczu ich niezrównaną wartość.
Jakże plagi Egiptu, noc paschalna, uwolnienie z kraju ciemności, hańby i niewoli, cudowne przejście przez Morze Czerwone, dzień w dzień zstępujący z nieba pokarm, orzeźwiająca woda ze skały, jakżeby te wszystkie cudowne rzeczy miały zostać zapomniane przez serce, którym obecna była iskra autentycznej miłości do Boga. Czy mamy się dziwić, że Mojżesz wciąż na nowo je przytaczał, aby zachęcić i pobudzić serca Izraelitów? On sam pozostawał pod przemożnym wpływem tych wielkich rzeczy i gorąco życzył sobie, aby także inni odczuwali ich moc i zmotywowani przez nie z radością uznali prawo, jakie Pan posiadał do nich samych i do wymagania od nich bezwzględnego posłuszeństwa. Częste przywoływanie Izraelitom na pamięć wydarzeń minionych dni przypomina nam słowa apostoła Piotra. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. 2 Piotra, 1 rozdział, 12 do 15 wersetu. Niewątpliwie istnieje wielkie podobieństwo między duchem, który ożywiał tych sług, i celem, do jakiego dążyli. Obydwaj znali skłonność ludzkiego serca, by zapominać o sprawach bożych i wiecznych, oraz obydwaj odczuwali wielką wartość i znaczenie rzeczy, o których mówili. To stąd wywodziło się ich życzenie, by wciąż na nowo kłaść je na serca i sumienia ludu Bożego. Ktoś powierzchowny mógłby zarzucić Mojżeszowi lub Piotrowi: nie masz już nic nowego do powiedzenia? Czemu zatrzymujesz się ciągle na tym samym temacie? Już na pamięć znamy twoje wywody. Ileż razy można mówić to samo? Jeżeli ciągle będziemy rozwodzić się nad przestarzałymi naukami, to ani się obejrzymy, jak wypadniemy na margines, a prąd postępującej cywilizacji ominie nas. Naucz nas czegoś na miarę czasu. Tak można byłoby powiedzieć wtedy i tak dzisiaj mogłoby mówić niewierzące lub światowo usposobione serce. Jednak wiara zna odpowiedź na tego rodzaju smutną krytykę. Z pewnością Mojżesz czy Piotr ucięliby krótko tego rodzaju argumentacją i my nie powinniśmy czynić inaczej. Czy prawdziwemu Izraelicie mogłoby kiedykolwiek znudzić się słuchanie o wielkich cudach Pana w Egipcie, nad Morzem Czerwonym i w pustyni? Taki temat musiał przecież wciąż na nowo radować jego serce. Tak samo jest z chrześcijaninem. Czy jego serce może znużyć się przyglądaniem się krzyżowi i wszystkiemu, co z krzyżem tym jest związane? Czy może uprzykrzyć mu się zajmowanie się Chrystusem i jego dziełem, jego służbą, jego niezrównaną chwałą i niezgłębionym bogactwem? Wszystkie te rzeczy drogie są dla jego serca. Czy nauka może przydać wartości Chrystusowi? Czy ludzka uczoność jest w stanie udoskonalić wielką tajemnicę pobożności, której fundamentem jest Bóg objawiony w ciele, a wieńczącym go ostatnim kamieniem uwielbiony człowiek w niebie? Czy istnieje jeszcze coś wyższego? Gdy oglądamy dzieła Boże w stworzeniu, czyż nie znajdujemy tej samej zasady? Czy moglibyśmy kiedykolwiek znudzić się widokiem słońca? Ono nie jest przecież nowe. Jego promienie od ponad 6000 lat oświecają tę ziemię, a jednak dzisiaj są tak samo świeże, nowe i mile widziane jak wtedy,
gdy zaświeciły nad nią po raz pierwszy? Albo czy mogłoby zbrzydnąć nam morze? I także i morze nie jest nowe, ileż to razy woda przypływała i odpływała w regularnych pływach, a jednak tak samo chętnie przyglądamy się falom morskim, rozbijającym się o wybrzeże jak zawsze. To prawda, że słońce oślepia swym blaskiem słabe ludzkie oko, a morze w okamgnieniu potrafi pochłonąć ludzkie dzieła. A jednak ani jedno, ani też drugie nie tracą wciąż swej mocy, uroku i świeżości. Czy kiedykolwiek dość będziemy mieli rosy, która dzień w dzień zwilża nasze ogródki i pola? Albo czy obmierznie nam piękny zapach łąk, śpiewu słowika i drozda? A czym jest to wszystko w porównaniu z chwałą Chrystusa i dokonanego przez Niego na krzyżu dzieła odkupienia? Czym to wszystko w porównaniu z przemożną rzeczywistością leżącej przed nami wieczności? Nie chciejmy nakłaniać naszych uszu ku tego rodzaju zwodniczym podszeptom. Czy to docierającym do nas z zewnątrz, czy budzącym się w naszych własnych sercach, aby nie stało się z nami jak z Izraelem, który nie mógł już patrzeć na niebiańską mannę i wzgardził dobrą ziemią. Miejmy się na baczności, byśmy nie skończyli jak Demas, który opuścił apostoła Pawła, umiłowawszy świat doczesny, lub ci, którzy zgorszeni poważnymi słowami Pana zawrócili i już od tamtego czasu nie chodzili za Nim. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 66 werset.